Wiecie, no właśnie ta moja baba zawsze godo, no tak godo, a bo ty no o mnie godo, o sobie pogodą. Dobra ludzie, będę godo o sobie, żyjcie, no będę się chwalił, no bo taki zacny jubileusz, ludziska, skończyłem 40 lat. A 6 lat temu. Ale powiem wam, jak se ludzi teraz obserwuję, słuchajcie, to jest niesamowite, jak ludziska panikują. O Jezu, kończę 40 lat, jakaś taka zbiorowa histeria, o Boże, skończę 40 lat, już tego nie zrobię, tamtego nie zrobię, to mi nie wypada, tamto mi nie wypada. Ludzie, po 40 wypada syćko, kolano, włosy, dysk. Ludzie gadają, że po 40 już się nie idzie bawić. Ja się bawię. I no wojnie. Czyli jest taka jedna straszna rzecz po 40. Kac. Jezusicku, jakiego ja miałem kaca. Powiem wam, że organizm 40-latka już tak alkoholu nie przyswaja. Ale znaczy nie myślcie ludzie, że ja tam dużo piję. Ja tam piję 3 razy w roku. Na święta, na Sylwestra i kiedy się do. A najgorsze, że na tej mojej 40, słuchajcie, syćkie pili moje zdrowie, a one mi się na drugi dzień wyraźnie pogorszyło. Ale to, co się dzieje z chłopami, słuchajcie, chłopy jak teraz mają kończyć 40 lat, to jakoś panikują, biorą się nagle za sporty ekstremalne. Głupota. Po 40 każdy sport jest ekstremalny. I prawie każdy może się skończyć wypadnięciem dysku. Nagle, słuchajcie, jak chłopy mają mieć 40 lat, biegają na siłownię rzeźbę robić. Głupota! 40 to jest taki jubileusz, że na pewno ci ktoś rzeźbę kupi. Po co się męczyć? A czy jest jeden moment taki, w którym możecie, a nawet musicie zacząć panikować, jak rano wstajecie, nie możecie ruszyć ręką, nogą i sobie myślicie, Jezusicku, ale mą kaca. I se nagle uświadomiacie, żeście wczoraj nie pili. To już jest starość. To już możecie panikować. Ale bardziej od chłopów to jest, co baby przeżywają 40. Jezusicku. Niektóre baby 40 nie obchodzą. Moja Hanuś mi powiedziała, o nie, jak ja skończę 40 lat, żebyś się nie wozył mi do torta 40 świecek wbijać. Uszanowałem jej wolę, wbiłem pochodnie. I 40 waszej kobity chłopy to jest jeden, jedyny roz, kiedy możecie, a nawet musicie babę oszukać. Czyli nie przychodzicie do niej, nie godocie tak. Hej, Maryj, syćkiego najlepszego, stara dupa. Tak się chłopy nie godzą. Przychodzicie do swojej baby i godocie tak. Maryś, syćkiego najlepszego z okazji 18 urodzin. I dajecie 18 róż. Nie dość, ze miło, to i taniej. A jak już jesteśmy też przy prezentach, słuchajcie, no to trzeba uważać, słuchajcie. No wiadomo, jak chłop mocne dziecko, to z prezentem jest łatwo, bo to wystarczy pół litra, a najlepiej skrzynka. Ale chłopy, jak baba ma 40 lat, to po pierwsze, chłopy, nie kupujemy sprzętów AGD, nie kupujemy noży, tym bardziej, że to potem może się obrócić przeciwko. Nie kupujemy kremów 40+, 50+, 60+. Słuchajcie, mam takiego kolegę. On swojej babie na 40 kupił krem 60+. On myślał, że to jak z bimbrem. Im mocniejsze, tym lepsze. A inny taki kolega, Waluś, on swojej babie na 40 do bukiet z wibratorów. Ona się tak oburzyła, powiedziała, Jezusicku, co to ma być? To jakiś ich żart? Powiedział, nie, to twoja ostatnia deska ratunku. Ale powiem, bo mu się to nie opłacało, bo za 2 dni, jak przyszła na niego chuć, poleciał do niej tam do sypialni. O, moja pszczółko, może byśmy pobzykali. To ona powiedziała, nie, dziękuję. 2 dni temu dostałam od ciebie taki prezent, że się już poskokałam z kwiatka na kwiatek. Także musicie, chłopy, uważać, co kupujecie. Ale a propos
seksu i 40, no to to jest okropnie, to się zmienia. Po 40 seks. Wiecie, jaki jest najgorszy seks po 40? Taki na zawołanie. Zawołacie do swojej baby. Hanuś, idziemy do łóżka. Nie. Okej. Okay. Dobra. A najlepszy seks po 40 jest jaki? Grupowy. A czemu? Bo idzie odpocząć. A i cytuję też takiej mądrej gazecie, słuchajcie, że po 40 wszystko nam się zmienią. Już jesteśmy bardziej tacy wyluzowani, niespięci, że jesteśmy bardziej otwarci na takie, wiecie, eksperymenty, gadżety, przebieranki. Słuchajcie, u takiego kolegę, Marecek, słuchajcie, oni ze swoją babą poszli na całego. Słuchajcie, ona kupiła sobie taki strój pielęgniareczki króciutki, pończoszki, pejcyk. On sobie kupił takie galotki z lateksu, słuchajcie, kaganiec. Poszli do sypialni, zabawa na 102, słuchajcie. Tak się to wszystko tam rozkręciło, ze seszce psa wpuścili, słuchajcie. No kurde, tam furcało i wszystko było dobrze, dopóki ich dzieci nie nakryły. Jezusicku, jaki tam był wstyd, słuchajcie. Oni z sypialni nie wychodzili. Oni się wstydzili przed swoimi dziećmi. Ja tam musiałem jechać na negocjacje. Słuchajcie, wlozłem tak do nich. O Jezusicku, poubieryta się. Słuchajcie, i ja mówię, kurde, Marek, ale nie możecie tak robić, że do dzieci nie wychodzicie. Dzieci muszą mieć ojca, matkę. O Jezusicku, Józek. Jaki wstyd. Dzieci to wszystko widziały. No Jezusicku, no Marek, no to już się stało, to się nie odstanie, no. Ale nie może być tak, że dzieci nie mają ojca, matki. O Józek, co ja mam robić? No nie wiem, Marek, no to powiedzcie im, żeście jakieś przedstawienie teatralne szykowali. O mi go do Józek, ja jestem katechetą. Co ja im mam powiedzieć, że jasełka szykowałem? I najważniejsze, kochani, jest właśnie to, żeby nie tracić nadziei. Pamiętajcie, że każdy 40-latek ma to, czego nie ma żaden 20-latek. Czyli co? Doświadczenie. Każdy doświadczony 40-latek wie, że to, co zrobi dziś, ma swoje konsekwencje jutro. Czyli wy wiecie, że jak się dziś za dużo napijecie, to jutro bym się będzie chciał pić jeszcze bardziej. Ja jako doświadczony 40-latek wiem, że nie mogę mojej żony 40 zamienić na 20, bo stracę wzrok. Mój kolega coś takiego zrobił, zamienił sobie żonę 40 na 20 i teraz pieniędzy nie widzi. Bo pierwsze pół mu zabrała pierwsza żona, a drugie pół wydała ta jego 20. I miał po wsi lotać z młodą dupą, ale co jest go? Ej!